Co mówi Mazda Dordzy? Zapraszam w moje skromne progi. Czy to prawda? Idziemy sprawdzić. Jedziemy sobie Mazdą 6. Będziemy mieli test na kanale kolejnej limuzynki klasy średniej. Mamy testowanego wcześniej Passata, mamy Accorda, mamy Avensisa. Teraz dołączy do tego grona Mazda 6. Ja jadę sobie dzisiaj wersją z silnikiem wysokoprężnym o pojemności 2 litrów. Gdy zobaczyłem, że w auto milanowskiej mają Mazdę, od razu postanowiłem przetestować ten samochód. A z ciekawostek, jest w tej chwili dostępna i wersja 2.2 163 konna i ta, którą jadę, czyli 2.0. Jeśli jesteście ciekawi, tak na początek, jakie silniki były dostępne w Mazdach, to zróbcie sobie teraz pauzę. A jeśli chcecie posłuchać dalej, to jedziemy. No w dzisiejszym filmie też niestety sorry z góry za dźwięk, bo będzie po prostu nagrywany bez mikrofonu. Nie wiem, coś mi się stało z mikrofonem, słychać straszne szumy, już w poprzednich filmach to było. Będę musiał kupić nowy, chociaż ten też jest nowy, ale co zrobić. Także wolałem nagrać bez mikrofonu i nawet będzie gorsza jakość, może będzie trochę ciszej, ale przynajmniej nie będzie tych strasznych szumów i nie będę musiał wycinać wielu fragmentów, gdzie po prostu nic nie dałoby się zrozumieć. Sorry z góry, postaram się jak najszybciej poprawić. Przede wszystkim, moim zdaniem, Mazda, wprowadzając szósteczkę, przestała być samochodem zupełnie nijakim. Bo oczywiście, no, jak odniesiemy do innych aut produkowanych w tamtym czasie, no to wszystkie samochody były tak z dzisiejszych standardów brzydkie. Ale Mazda też kompletnie niczym się nie wyróżniała i nie były to samochody w żaden sposób, przynajmniej moją uwagę, jakoś tam przykuwające. Wprowadzenie szóstki, myślę, że dużo zmieniło. Jeszcze o ile pierwsza generacja, no dzisiaj to już też żadnego szału nie robi, to trzeba przyznać, że to auto, którym jadę, jest już naprawdę ładne. Myślę, że ono jest ładne nawet do dzisiaj. Oczywiście nowa stylistyka Mazdy, to kwestia gustu, mnie się podoba bardzo. Jest już dużo bardziej nowoczesna, no to są oczywiste rzeczy, ale myślę, że ten samochód nadal dzisiaj po tych ładnych kilku latach jest samochodem bardzo ładnym, bardzo ciekawym, fajnym stylistycznie. Zwraca na pewno uwagę i jest, no, odnosząc go chociażby do Passata, to przepaść. Kolejna rzecz, która zwraca uwagę, to znowu dużo ludzi to lubi, dużo ludzi tego nie lubi, ale mamy tutaj, myślę, że dosyć sporo przycisków, dosyć sporo przełączników. Ja na przykład należę do tych osób, które to lubią. Mnie się to podoba, dla mnie to w sumie im więcej, tym lepiej. Przy czym ja też zwracam uwagę na jedną rzecz. Mamy tutaj takie czerwone podświetlenie, które ono na pierwszy rzut oka wygląda całkiem ok. Przy czym ja nie jeździłem tym samochodem na przykład w nocy w długiej trasie, a zastanawiam się, czy to by po prostu nie męczyło wzroku, jeśli jesteście właścicielami takiego samochodu, czy byliście, czy po prostu macie doświadczenie w tym temacie, to dajcie znać, bo jestem ciekawy i damy znać innym osobom, czy to nie jest jakiś tam mniejszy czy większy problem, bo wydaje mi się, że to mogłoby być coś, co męczy po prostu wieczorem wzrok, bo ja w tej chwili jadąc w dzień rzuca mi się mocno ten kolor w oczy. Co do spasowania tutaj, to powiem tak, moim zdaniem spasowane materiały są całkiem ok. Przypomnę, że jadę samochodem praktycznie 9-letnim, ale jakość plastików, no troszkę miałbym tutaj zastrzeżeń, bo szału nie ma, ale też nie ma tragedii. Naprawdę tutaj jest tak dosyć plastikowo, chociaż jadę wysoką wersją. Nie jest to coś, co rzuca się w oczy, że jest tandetnie, ale na pewno no, są samochody w tej klasie, które mają lepsze plastiki, bardziej miękkie, no nawet wizualnie fajniejsze, ale to mówię, to taki poziom bez tragedii, bez szału, tak bym powiedział. Mazdy były dosyć fajnie wyposażone już od początku, od najniższych wersji miały klimę. Tutaj mamy w tych wyższych wersjach, czyli nawet na przykład w tej, którą teraz jadę, mamy system Bose, czy Bose, jak to woli, to jest też fajna sprawa. Gra to całkiem ok, zobaczmy, chociaż to pewnie się nie nagra, nawet na pewno, ale zobaczymy, może coś będzie.
usłyszeliście, ale ja sobie też przetestowałem jakoś tam kolejny raz. Nie jest to na pewno, nie spodziewajcie się, że będziecie mieć, bo jest nazwa Bose, będziecie mieć taki dźwięk jak w jakimś tam mocnym kinie domowym, drogim od tego producenta, bo to też często tak jest, że człowiek myśli, wow, zobacz na głośniku Bose, no to już w ogóle sala koncertowa w samochodzie. Nie, to tak nie jest, ale na pewno na tle jakichś tam zwykłych systemów fabrycznych ja bym ten system wyróżnił, dałbym tutaj plusika. Kupując Mazdę 6, na pewno spotkacie się z wieloma określeniami czy z wieloma głosami, żeby mocno uważać na diesle. Nie miałem nigdy diesla, aby wypowiedzieć się na przykład po 100 tysiącach przebiegu, jak to tam się działo z tym samochodem, ale na pewno te głosy też się nie biorą znikąd. Myślę, że dużo osób, decydując się na Mazdę 6, na pewno będzie brało ten samochód pod uwagę ze względu na taką jego opinię jako auta bezawaryjnego mocno. I myślę, że jeśli zwracacie uwagę na to, to szukajcie bardziej wersji benzynowej. Po tej Ameryki też nie odkryłem, bo to nie dotyczy tylko Mazdy oczywiście, ale coś w tym jest i ja w tej chwili jadę 2-litrowym dieslem. I jeśli chodzi o odczucia z jazdy, naprawdę jest super. Akurat fajnie, bo tak jak w tej chwili w Wilanowskiej mamy też do testu czy do zakupu wersję 163-konną. Ona na pewno jest dużo bardziej żwawa, dynamiczna, fajniejsza po prostu. To tak, w 2-litrowym dieslu ludzie narzekają na DPF-y, to tak jak pewnie w każdym dieslu, mocno jeśli jeździcie w mieście, to może to być jakiś tam problem, a z kolei w 2.2 podobno ten problem jakoś tam został rozwiązany, te diesle tak mocno nie padają, ale z kolei jest problem z łańcuchem, a to też tanie sprawy nie są, więc no jest jakieś tam ryzyko awarii takiej poważniejszej, także no, zastanówcie się, jeśli no, musicie mieć diesla, no to one są, jeździ się nimi bardzo fajnie, ale jakieś tam ryzyko zawsze jest. Gdybym ja miał wybierać samochód dla siebie i miałbym kupować 6, ja kupiłbym 2-litrową benzynę. Ona myślę, że, bo tak, był jeszcze silnik 1.8, ale tam ludzie narzekali na to, że jest po prostu za słaby ten samochód, ten silnik do tego samochodu, więc faktycznie może tak być. A 2-litrowa benzyna myślę, że sprawdzić by się mogła i jako taki kompromis co do spalania i jako silnik, który jakoś by ten samochód już w miarę napędził. Spalanie i tak będzie koło dychy, jeśli chodzi o benzynę. Co do diesli, no to wiadomo. Myślę, że koło 6 tak średnio damy radę się zamknąć. No i słynny ten rdzy. Ja na przykład w tych konkretnych egzemplarzach tego problemu nie zaobserwowałem, ale to też na pewno się nie wzięło znikąd. I też czytając fora, dużo ludzi mówi, że to jest wymysł, ale chyba jeszcze więcej ludzi no jednak narzeka na ten problem. Także ja wybierając 6, oczywiście sprawdzenie tego to jest podstawa i wiadomo, że każdy z Was to zrobi, szukając dla siebie samochodu, ale myślę, że trzeba po prostu wziąć poprawkę i z założenia do ceny samochodu doliczyć zabezpieczenia antykorozyjne. To może nie są jakoś mocno tanie sprawy, ale myślę, że niezrobienie tego jest trochę bez sensu i inwestując jakieś tam pieniądze na dzień dobry, no jesteśmy w stanie się ustrzec wielu problemów w późniejszej eksploatacji samochodu i ja bym to zdecydowanie wszystkim Wam no, polecał. Mamy tutaj wersję kombi, którą jadę, jest bardzo fajny, duży bagażnik. Zaraz Wam go pokażę. No ale to kombi, to wiadomo, no tak jak ja już wielokrotnie mówiłem, ja nie zwracam uwagi, czy tam jest napisane 20 litrów więcej, czy mniej, bo raz, że to tam jakiegoś dużego znaczenia nie ma, dwa, często to jest jedna wielka ściema, zobaczcie sobie, on wygląda tak, naprawdę jest ok. Z tyłu miejsca mamy też sporo, no to jest kombi, także no wiem, że były narzekania w pierwszym modelu, że trzału co do miejsca nie było, tu jest bardzo w porządku, jak na takie moje wymagania rodzinne, spokojnie, nie ma problemu. I rzecz, która w sumie dla mnie zawsze w samochodach liczy się najbardziej, czyli takie odczucia kierowcy płynące po prostu z prowadzenia samochodu, z połączenia silnika, układu kierowniczego, układu jezdnego i tak dalej. Powiem Wam, że tak jak testowałem na przykład Avensisa, który no moim zdaniem jest takim dziadkowozem, Accord bardzo mocno mnie zaskoczył, możecie sobie zobaczyć w teście, ja się zupełnie nie spodziewałem, że to jest tak fajnie prowadzący się samochód.
Passat wiadomo, że jest prowadzony samochodem, który prowadzi się świetnie. No tak muszę Wam powiedzieć, że Mazda 6, nie wiem, czy dla mnie tutaj nie wysuwa się jakoś tak na czoło. Może jeśli chodzi o samą kwestię prowadzenia, to pewnie troszeczkę lepszy jest Passat. To już mówię tak o samym odczuciu z prowadzenia auta. Ale ja też mówiłem, że ja na przykład, no zupełnie nieobiektywnie, ale to jest opinia, to są moje opinie, moje recenzje, więc ja tak jak wiele razy mówiłem, obiektywnie nie jestem, nie będę. Nie przepadam jakoś mocno za Volkswagenem i subiektywnie mnie się Mazda prowadzi fajniej. Ja nie jestem japanofilem i tylko japońskie samochody mają u mnie szansę, to zupełnie nie tak. Chociaż chwaliłem mocno na przykład Hondę i Hondę też lubię. Ale powiem Wam, że no jest to kolejny samochód tej klasy, no japońskiej akurat tak się składa, który mi się jeździ naprawdę fajnie i prowadzi się bardzo, bardzo dobrze, bardzo precyzyjnie. Ten układ jest też już, no tak jak mówiłem, samochód ma parę lat, więc biorąc cały czas poprawkę na to, że to nie jest nowe auto, no ja bym powiedział, że tutaj poziom samochodu pod tym względem jest bardzo wysoki. No i teraz gdybym miał te samochody w jakiś tam sposób zrobić, powiedzmy, ranking. W moim prywatnym rankingu na czwartym miejscu znalazłby się Avensis, bo to jest samochód dla mojego taty, a może nawet dla dziadka. Uważam, że jest takim po prostu dobrym autem, ale dziadkowozem. Mówię oczywiście o Avensisie, którego testowałem od tej generacji samochodu. Na trzecim miejscu, kompletnie nieobiektywnie, dałbym Passata, ale to tylko i wyłącznie za moje odczucia, a w zasadzie ich brak wobec tego auta. Mocno subiektywnie Passat byłby trzeci. No i zostaje mi do wyboru Accord i szóstka. No i powiem szczerze, że to nie jest wcale prosty wybór, bo oba auta mają wady, zalety, no tak jak każdy samochód, ale to jest zacięty pojedynek jak dla mnie. No, oczywiście Accorda znam dużo lepiej, znam jego wszystkie wady, wszystkie zalety, Mazdę mniej i też jakoś tam na moją opinię może wpłynąć to, że tutaj mamy jakiś tam powiew nowości, że tak powiem, świeżości, bo nie jeżdżę tym autem na co dzień. I o ile też mocno chwaliłem Accorda za prowadzenie i dalej to podtrzymuję, no to szóstka też jest samochodem, który w tym aspekcie jest bardzo dobry. Także wybór nie jest prosty. Ale co zrobić? Trzeba coś wybrać. No chyba wybrałbym Mazdę. Mazda myślę, że dużo zyskuje samym wyglądem po prostu, bo jest samochodem, na który się bardzo fajnie patrzy. Chociaż Accord podoba mi się pod takim względem, że jest samochodem jakby bardziej, nie wiem, męskim. Może to by było dobre określenie. To biorąc wszystko pod uwagę i kwestie prowadzenia, wyglądu, bezawaryjności, no tak jak mówiłem, ja wybrałbym dwulitrowego benzyniaka, czyli w sumie tak samo jak mam w Accordzie. Myślę, że tutaj pod względem bezawaryjności byłbym tak samo zadowolony, a myślę, że szóstka jest po prostu ładniejszym samochodem, tak całościowo. Ja się w niej po prostu bardzo dobrze czuję. No i jeszcze istotna kwestia cen. Spotkałem się, że Mazdy z początku produkcji tej generacji możecie kupić nawet za 20 parę tysięcy. Ale za 20 parę tysięcy to ja bym Wam na pewno nie polecał kupować takich samochodów. Żadnego nie polecam kupować najtaniej. To jakby oczywiste, ale jak chcecie się wpakować w jakiś syf, no to proszę bardzo. Myślę, że tak jak ten samochód, 30 parę tysięcy, 35 trzeba za to auto dać. Po to, żeby mieć samochód sprawdzony, najlepiej z Polski, bez jakiegoś tam potencjalnego dużego ryzyka, że jest to jakiś paździerz ściągnięty nie wiadomo skąd. Nie patrzcie na te samochody za 20 parę tysięcy, bo się wpakujecie w jakiś syf. Także zdecydowanie bardziej polecam patrzeć na te wersje powyżej 30 tysięcy. No bo ten samochód musi kosztować. No po prostu to jest bardzo dobry samochód w tej klasie i tak jak mówię, że ja na pewno ten samochód bardzo polecam.
bo jest naprawdę kapitalny, to na pewno tak mocno oczywiście uśredniając i uogólniając, ale musiałby to być, musi kosztować powyżej 3 dych. Takie jest moje zdanie na tą chwilę. Myślę, że te samochody, które porównujemy, będą w mocno podobnych cenach, bo wiadomo, to są samochody używane, mają już parę ładnych lat. Także tutaj tak naprawdę kwestia, co komu bardziej pasuje, bo pomimo, że umieściłem Avensisa na 4 miejscu, to nie jest tak, że to jest zły samochód. To jest po prostu samochód, który nie jest dla mnie, a ja oceniam wobec własnych kryteriów. Jeśli samochód prowadzi się no, jak ponton, albo samochodzik w wesołym miasteczku, no to dla mnie jest to bardzo duży minus i jeśli wsiadam potem w takie auto jak Mazda 6, to mi się gęba od razu cieszy, dlatego w moim prywatnym rankingu Avensis na przykład jest 4, ale to tak jak mówię, to wcale nie znaczy, że to jest złe auto, a wręcz odwrotnie, tylko po prostu auto nie dla mnie. A jeśli chcielibyście sobie, jeśli szukacie 6, nie wiecie czy 2.0 czy 2.2, bo to jest też dylemat wielu osób, no akurat jest fajna sytuacja, bo w Autowilanowskiej macie obydwa te modele, obydwa te samochody dostępne w tej chwili w jednym momencie, więc możecie zobaczyć tego, którym ja w tej chwili jadę, czyli 2.0, a jest też dostępne 2.2, także możecie bezpośrednio sobie porównać i zobaczyć, co Wam bardziej pasuje. Bo no, może się okazać, że 2.0 jest za słabe, albo wcale nie jest za słabe, ale 2.2 jest tak fajne, że będziecie woleli ten silnik. Każdy ma wady, zalety, ale tak jak mówię, możecie sobie teraz bezpośrednio porównać. Dajcie znać, co Wy sądzicie na temat tego samochodu. Bardzo byłbym ciekawy Waszych opinii odnośnie tej całej sytuacji z rdzą oraz z awaryjnością albo bezawaryjnością diesli, czy to są mity, czy to nie są mity. Napiszcie, czy robiliście jakieś zabezpieczenie antykorozyjne, czy nie, czy samochód jeździ sobie na fabrycznych zabezpieczeniach i jest wszystko ok. A ja zapraszam niedługo na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!